Na początku lat 90. odkryłam dla Polaków Richarda Libera z inspiracji doktora Wojciecha Turka z Gdańska, publicysty i autora wielu publikacji z teorii myśli politycznej i konserwatyzmu. I po długich poszukiwaniach wtedy wydawcy, bo trwało to dobrych kilka lat, nie było wtedy dobrej koniunktury na tego typu publikacje. Dopiero w 1996 roku nieistniejące już wydawnictwo profesjonalne Szkoły Biznesu książkę Idee mają konsekwencje wydało. Więc głównie jako tłumacz tego dzieła na język polski zostałam tutaj zaproszona i chcę się z Państwem podzielić tą fascynacją, która potem, jak się dowiedziałam, rozeszła się po całej Polsce szerokim echem, ta fascynacja myślą Weavera, odkrywczością jego tez zapisanych przecież tuż po II wojnie światowej po angielsku w dalekim Chicago. Była czymś takim zjawiskiem dosyć ciekawym w naszym życiu intelektualnym. No, miałam sygnały bardzo wyraźne tego, że miała ta książka wpływ na środowiska uniwersyteckie w Lublinie, na Wybrzeżu, w Gdańsku, w różnych innych miastach. Do dzisiaj spotykam ludzi, którzy znają mnie tylko jako tą osobę, która figuruje jako tłumacz idei, które mają konsekwencje Richarda Weavera. To był człowiek, można powiedzieć, taki, który od wszelkich środowisk wielkich raczej stronił, bo uznawał się za wygnańca z amerykańskiego południa, urodzony w miasteczku, mieście na południu Stanów Zjednoczonych. Całe dorosłe życie spędził na północy i przez 20 lat był profesorem literatury w Chicago. I to traktował jako, dosłownie jako wygnanie, czyli spędzał 9 miesięcy wykładając literaturę studentom i prowadząc zajęcia, a potem na 3 miesiące wracał do swojego Weaverville, tak się nazywała to jego miejscowość, gdzie rezydowała jego matka i która miała tam dla niego przygotowane, zaorane pole, ogródek i tam zajmował się rolnictwem przez 3 miesiące i tylko co jakiś czas sięgał z powrotem do książek i pisał, bo to pisanie i czytanie to była jego największa pasja. Stary kawaler w niemodnych okularach, wiecznie samotny, nie mający żadnego grona, wielkiego przyjaciela, słoniący od wszelkiego życia towarzyskiego, ale jednak taki człowiek, który wywarł ogromny wpływ na całą myśl konserwatywną amerykańską. Wielu wielkich, bardziej znanych jego kolegów, jak Russell Kirk czy Wilmer Kendall, uważali go za ojca założyciela konserwatyzmu amerykańskiego. To był nurt konserwatyzmu, który był związany z agraryzmem, czyli z tą myślą południowej części Stanów Zjednoczonych, która wiązała się nie z wielkim biznesem tradycyjnie wiązanym z formacją republikańską w Stanach Zjednoczonych, ale z drobną własnością rolniczą. I to właśnie stanowiło jego odrębności w całym nurcie konserwatyzmu amerykańskiego. A idee mają konsekwencje, są do dzisiaj inspirujące i ciekawe z tego względu, że stanowią taki bardzo ciekawy wykład tego, co jest istotą kryzysu cywilizacji i kultury zachodniej. I takim przekonaniem, największą misją Weavera było to, żeby przekonać ludzi o tym, że świat, cywilizacja zachodnia jest w upadku i że uważał, że największym zadaniem wszystkich ludzi myślących w jego czasach, czyli
koniec lat 40., lata 50., jest przekonanie ludzi o tym, że jest świat w upadku, a nie w rozwoju niekończącym się dążeniu do jakiegoś dalekiego szczęścia. A to by oznaczało, że ludzie muszą się jednak przyznać do winy i zaakceptować pokutę. Tak? On się posługiwał takimi bardzo prostymi, obrazowymi określeniami, które właśnie sprawiły, że jego publikacje były atrakcyjne. Właśnie z tego powodu, że to był język metaforyczny, bardzo taki krwisty, ponieważ to był przede wszystkim filolog. I tutaj chciałam na to Państwu zwrócić uwagę, że to on całe życie nauczał literatury. Jego towarzyszem na co dzień był Milton, Shakespeare i drugą fascynacją była filozofia i zwłaszcza Platon. I każdą swoją dłuższą wypowiedź rozpoczynał od Platona, czyli znajdował jakiś fragment, bądź cały dialog Platona, od którego wychodził i potem z biegiem lat, przez epoki, rozwój tej idei czy tej myśli rozpoznawał. Chciał tymi swoimi dziełami zakłócić samozadowolenie swoich współczesnych, ponieważ widział, że wzrasta ich egoizm i maleje poczucie samokrytycyzmu ludzi wobec siebie i zadawał takie pytania, bardzo myślę do dzisiaj ciekawe i powodujące fakt, znaczy zmuszające nas do jakiegoś zastanowienia się nad tym. Pierwsze pytanie było takie, czy człowiek rzeczywiście jest mądrzejszy od swoich przodków? Takie pytanie, które właściwie poddaje wątpliwość ideę niekończącego się rozwoju ludzkości i pokazuje, że wcale tak nie jest, że wznosimy się na jakiejś płaszczyźnie coraz wyżej i że w związku z tym jest coraz lepiej. I konstatował tak, że człowiek więcej zna dzisiaj szczegółów, ale mniej jest zdolny dotrzeć do sedna każdej sprawy, że rozproszony jest na wiele bardzo drobnych elementów poznania rzeczywistości, ale gdy przyjdzie go zapytać o kwestie podstawowe dotyczące sensu życia, rozróżniania między dobrem i złem, czy właściwego znaczenia słów, to nie potrafi odpowiadać na proste pytanie. Czyli nie jest, rozproszył się w swojej wiedzy, ale ubyło mu mądrości, tak można to w skrócie powiedzieć. Po drugie mówił o tym, że my jesteśmy w takim paradoksie pijaka, to znaczy, że wcale nie jest tak, że mamy dzisiaj lepiej zaspokojone potrzeby materialne niż nasi przodkowie. Że dzisiejszy człowiek, mimo tego, że pozornie ma więcej, to jednak jest mniej szczęśliwy od tego człowieka, który miał w danych czasach miał mniej, ale potrafił cieszyć się życiem z tego prostego faktu, że traktował go jak człowiek, silny człowiek, który zmaga się z naturą po to, żeby utwierdzić się w swoim społeczeństwie. Czyli ten wysiłek porównywany do wysiłku sportowca, który rozpoczyna bieg, jest w dobrej formie, zdrowy, przygotowany i rozpoczynam bieg i cieszę się z tego, że biegnę i tak porównywał do tego życie, daleka to jest metafora zaczerpnięta ze świętego Pawła oczywiście. I to było takie drugie jego stwierdzenie, które kazało się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście postęp jest nieograniczony i czy jest czymś takim niekwestionowanym w ogóle jako idea współczesności. Kolejna sprawa, która jest ciekawa przy okazji Weavera, on był bardzo wyczulony na takie subtelne rozróżnienia pomiędzy różnymi pojęciami. Tego nauczył go Platon i właśnie taka sokratejska metoda drążenia definicji każdej rzeczy do samego dna. Czyli sprawdzanie tak naprawdę właściwego znaczenia każdych słów. I tutaj to subtelne rozróżnienie polegało na tym, że nie jako ludzie nie powinniśmy w ten sposób odczytywać rzeczywistości, że pewne pojęcia są zawsze dobre, a inne zawsze złe. To znaczy na przykład weźmy własność. Uważał Weaver własność za ostatnie prawo metafizyczne, własność prywatną, za coś, co ludzie do tej pory instynktownie uważają za ważne i pozytywne.
że własność prywatna poszczególnych ludzi jest czymś dobrym i w związku z tym instynktownie się tego trzymają i uważał, że na tym możemy budować ocalenie cywilizacji Zachodu i wartości takich tradycjonalistycznych, wartości konserwatywnych, ale właśnie nie własność w ogóle, prawda? Czyli uważał, że na przykład własność prywatna, ale tylko taka, której ktoś osobiście dogląda. Więc absolutnie nie należało do nich posiadanie akcji w wielkiej spółce akcyjnej, którego na przykład fabryka czy jakiś zespół koncernów, której właściciel na oczy w życiu nie oglądał, nie czuje się osobiście odpowiedzialny za pracowników, za to, jaki produkt tam jest produkowany, jaką kampanię reklamową ta korporacja prowadzi, prawda? Czyli miał bardzo takie podejście ciekawe, które pokazywało, że subtelne różnice pomiędzy różnego rodzaju rozróżnieniami, która wartość jest dobra, a która zła, są o wiele ważniejsze niż takie właśnie czarno-białe rozdzielanie rzeczywistości. I czymś takim było również to, że uważał, że współczesna cywilizacja jest w upadku, dlatego że są takie dwie skrajności. Z jednej strony sentymentalizm, czyli takie powierzchowne, uczuciowe odbieranie świata i rzeczywistości, a z drugiej strony brutalność, czyli takie właśnie bardzo, bardzo ostre odbieranie sobie tego, co nam się należy od innych i traktowanie świata jako czegoś takiego, co możemy właśnie w taki sposób bardzo ostry, brutalny podbijać, co wiązało się z doświadczeniem II wojny światowej, ponieważ ta książka Idee mają konsekwencje powstała niejako jako reakcja na upadek wartości w związku z II wojną światową i z tym, co nastąpiło po niej, początkiem zimnej wojny i walką na śmierć i życie z systemem, bardzo ekspansywnym systemem sowieckim. I w związku z tym mówił o tym, jakie uczucia, że to znaczy w związku z tym metoda Weavera była taka, że skoro sentymentalizm jest zły, prawda, to wcale nie oznacza, że mamy uczucia czy emocje odrzucać, prawda, tylko że właśnie musimy sięgnąć do właściwego rozumienia uczuć i emocji. I tu z pomocą znowu przychodzili starożytni, bo oni właśnie mieli bardzo wyrafinowany sposób sprawdzenia tego, w jaki sposób uczuciowo czy emocjonalnie człowiek odbiera rzeczywistość. I tutaj wracał do definicji tragedii i oczyszczania uczuć. Wracał do bardzo pięknych stwierdzeń u zarania naszej cywilizacji, że człowiek jest tym, który przetwarza przez rozum, przez intelekt, przetwarza instynktowne uczucia, którym podlega. I to wszystko dopiero jest pewną wartością religijną, to nazywa wartościami metafizycznymi, ku którymi instynktownie człowiek lgnie. Czyli że nie jest coś takiego, że uczucia to jest coś dobrego zawsze, tylko uczucia przetworzone przez rozum, przez intelekt, które razem dopiero tworzą całego człowieka i zgodnie z platońskimi ideami są tą wartością pozytywną, którą człowiek wnosi do świata zwierząt i do świata istniejącego w ogóle. Więc tutaj pokazuję Państwu tę metodę odczytywania rzeczywistości, szukania ocalenia jakiegoś dla cywilizacji Zachodu. I chcę powiedzieć na koniec jeszcze, bo chciałam, żebyśmy sobie może potem porozmawiali dłużej, żeby jakoś Państwa zainteresować tą myślą w świetle naszej współczesności. Oczywiście takie najbardziej znane stwierdzenia Weavera o tym, że człowiek ma dzisiaj psychikę zepsutego dziecka, że panuje w naszej cywilizacji jakaś wielka tyrania równości, która jest zaprzeczeniem tradycji w ogóle ludzkiej, która jest naturalną rzeczą jest hierarchia, a spośród trzech wartości rewolucji francuskiej wolność i braterstwo są zdaniem Weavera pozytywne, natomiast równość jest tą wartością, która narobiła wiele szkody w historii cywilizacji, to oprócz tych takich bardzo ciekawych stwierdzeń, które są powtarzane potem, równolegle były głoszone przez wielu innych konserwatystów amerykańskich, ja zwróciłam uwagę szczególnie na obronę języka, którą przedstawił Weaver jako coś ważnego w całej jego formacji intelektualnej i w receptach, jakie cywilizacji narodu
przedstawia. I on zwraca uwagę na element boski w języku. I to w języku mówionym, a nie wpisanym. I wracał znowu do tradycji platońskiej, której to Platon, jak wiemy, Sokrates opisywany przez niego nie lubił zapisywanych myśli, a żywą rozmowę z ludźmi w postaci dialogu uznawał za coś ważniejszego i coś, w czym naprawdę możemy uchwycić pierwiastek prawdy. Prawda przeskakuje między ludźmi jak płomień, kiedy rozmawiają, natomiast to ginie w słowie pisanym. Ale uważam też, że trzeba walczyć o prawdziwe i wspólne znaczenie słów i poszukiwać tego boskiego elementu w języku, ponieważ to język porządkuje nasze myślenie i porządkuje nasze widzenie świata. Czyli to jest takie podejście do rzeczywistości, w której słowo jest czymś bardzo ważnym. Ale znowu zwracam uwagę na te bardzo ciekawe, subtelne rozgraniczenia stosowane przez Weavera. Jeśli język, to jednak język taki, w którym uznaje się ważność metafor. To znaczy poezja na przykład, uważał, że na przykład w procesie edukacji dzieci i młodzieży trzeba uczyć na pamięć wierszy. I że musi być wspólna znajomość przez naród pewnych wierszy, żeby się do nich odwoływać, bo to pomaga ludziom z całego pokolenia i z całych pokoleń, które przechodzą przez szkołę, w podobny sposób odczytywać pewne znaki z rzeczywistości. Jeżeli wszyscy z nas, jak tutaj siedzimy, znamy Redutę Ordona, prawda, to wtedy jest czymś bardzo łatwym, bo mamy pewną wspólnotę metafor i wspólnotę pewnych historii, która nam pomaga odnaleźć właśnie tą, poprzez język, poprzez poezję, pewne wspólne wartości i wspólne przeżywanie świata. W tym przypadku powołałam się tak na taki oczywisty dla Polaków przykład, ale on właśnie takie przykłady w literaturze angielskiej i amerykańskiej przywoływał, bo to jest przechowywanie uniwersalnej pamięci, czyli język to jest przechowywanie uniwersalnej pamięci, ale również uczenie się języków obcych, zwłaszcza języków klasycznych, czyli nie tylko ojczysty język, ale odwołanie się do wspólnoty całej cywilizacji Zachodu, więc języki klasyczne i właśnie klasyczna literatura, która też taką wspólnotę z kolei z innymi narodami tej samej cywilizacji daje. Mówił o tym, że wielka poezja prawidłowo interpretowana to jest najlepsze antidotum na te dwie choroby naszego współczesnego świata, czyli sentymentalizm i brutalność. Czyli właśnie wielka poezja, jeszcze raz powtórzę, prawidłowo interpretowana to najpewniejsze antidotum na chorobę sentymentalizmu, chorobę brutalności. Postulował ćwiczenia w tłumaczeniu. Właśnie, że trzeba, że to nie jest jakaś stracona rzecz, że uczniowie, na przykład cały rocznik Amerykanów w wieku lat 12 tłumaczy jakiś fragment Eneidy z łaciny na angielski, prawda? Że to jest pewna ciekawa wartość i wspólnota w odczytywaniu rzeczywistości. Studiować polecał dialektykę sokratejską, że to też powinien być obowiązek cywilizacyjny wszystkich państw Zachodu. I właśnie ta pobożność wobec języka, bo słowo pobożność też jest bardzo ważne w Siatce pojęć Weavera, chociaż idee mają konsekwencje, nie są książką o religii. To jest bardzo ciekawe, że tu bardzo mało jest takich odniesień bezpośrednich do chrześcijaństwa, do religii. Raczej posługuje się pewnymi pojęciami właśnie, które polegają na tym, że gdzieś w tle jest całe wychowanie i formacja chrześcijaństwa. Dopiero człowiek, który to czyta, to sobie sam przypomina, aha, to czytałem u świętego Pawła, to jest w Ewangelii, takie pojęcia znamy z nauczania chrześcijańskiego, z religii i tak dalej, ale bezpośrednich odwołań nie ma. Natomiast pojęcie pobożności, które jest szersze od samej religii chrześcijańskiej, jest czymś bardzo ważnym dla Weavera i mówi o tym, że odbudować cywilizację można na podstawie pobożności wobec natury, czyli właściwego stosunku do niej jako czegoś tajemniczego, które nie jest bezpośrednio nasze, ludzkie, tylko boskie, pochodzi jako od Stwórcy, od Boga i pokora wobec tej natury. Pobożność wobec przeszłości,
czyli odpowiedni właśnie taki stosunek do historii, gdzie się czci bohaterów i czci się te wydarzenia historyczne, które przynoszą dla nas wieloraką naukę. Pobożność wobec różnicy płci. Jest bardzo dużo takich ciekawych pasusów o przeciwko emancypacji feminizmowi, emancypacji kobiet i pobożność względem innych ludzi w ogóle, których istnienie innych ludzi, to, że inni ludzie istnieją, jest pewnym przejawem również pobożności, którą Weber uważał za coś bardzo ważnego w odbudowie cywilizacji zachodniej.